Zobaczcie, jaki zdobyłem właśnie piękny samochód i naszym celem będzie zjechanie z tej ogromnej góry, co będzie naprawdę niesamowicie trudne. Co tutaj jest przed nami? O nie, trzy, ktoś wywalił, to może sobie to ominiemy. A, kto jest? Zaraz się rozbije przecież. Co to teraz się w ogóle dzieje? Dobra, przed chwilą sobie ten samochód zrespiłem, on jest cały zniszczony już. Ale słuchajcie, jeżeli chcecie pomóc mi... Właśnie chyba wypadłem gdzieś poza mapę. Chciałem powiedzieć, pomóc mi dojechać do końca, to koniecznie w tym momencie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, a my lecimy jak najszybciej. Dobra, ogólnie tutaj wszędzie leżą jakieś, no właśnie, części od samochodów, więc musimy sobie to omijać, tak żeby przypadkiem znowu nie zsieść kolejnego samochodu. A później kupimy sobie oczywiście jeszcze lepsze samochody, nawet za Robuxy. Ale my teraz szybko jedziemy. Dobra, tu widzę jakąś rampę, to spróbujmy sobie przez tą rampę przeskoczyć. Tam właśnie spadł chyba tir z boku gdzieś. Wow, ale wpadliśmy teraz, co się dzieje? Ej, nie mogę skręcić, nie wypadliśmy. Chyba właśnie poza mapę i to się, no, raczej nie skończy zbyt dobrze. Ogólnie to na razie nie idzie mi najlepiej, ale udało mi się zdobyć Lamborghini. Tutaj są jeszcze w ogóle jakieś inne fajne samochody. Ej, czy pod nami są jakieś przepaści? Co tu jest? Dobra, ej, no nie, czemu ty we mnie wjechałeś? Czy ja się właśnie zablokowałem o drzewo? Proszę, wyjdź stąd jakoś. Dawaj, damy radę, jest, udało nam się. Ej, czy mi się pali silnik, czy mi się tylko wydaje? Nie, tu się silnik chyba teraz pali, no i straciliśmy kolejny samochód. Czemu ty to zrobiłeś? Ej, mogę mu na przykład ciężarówkę ukraść, to by w sumie było dosyć ciekawe. Ej, on chyba zginął. Dobra, szybko bierzemy sobie też. A, no, ciężarówka też zniknęła, więc no tak właśnie wygląda nasz samochód. Haha, to jest ten nubek, który we mnie wjechał. Ja sobie tutaj zryspiłem jeszcze jeden samochód, więc możemy sobie do niego wsiąść. Co on w ogóle robi? Wjeżdża w jakieś ściany i tak dalej. Dobra, szybko, no nie wjeżdżaj we mnie, co to jest? I znowu mamy, nie, czemu mi się znowu pali samochód? Ej, no sobie pojechał, mi się kolejny samochód spalił. Dobra, wjechaliśmy sobie na troszkę wyższy poziom. O, tam sobie chyba typek troszkę zablokował samochód i jedziemy na sam końc. Oj, rampa, to jest syk. O nie, ej, to chyba nie był jednak zbyt dobry pomysł. Co się znowu dzieje? Okej, żyjemy. Nic się na razie nie dzieje. Musimy sobie to tylko jakoś przeskoczyć, więc wezmę sobie troszkę większy rozpęd. I teraz bez problemu powinno się udać, więc skaczemy i cyk, tak jesteśmy. Tylko że, no właśnie, chyba musimy wymienić szybko samochód. No i powiem wam, że ten wygląda naprawdę całkiem nieźle. Tylko musimy sobie znowu tutaj przeskoczyć przez tą przepaść. Niszczyliśmy cały przód od samochodu. Już jedź szybciej, czemu to się tak wolno rozpędza? Dobra, tutaj mamy jakąś rampę. Nie wiem w sumie, co jest nawet na tym samym końcu, ale musimy tam dojechać. Tylko koniecznie zostawcie łapkę w górę, bo jeżeli nie zostawicie łapki w górę, to nigdzie nie dojdziemy. Czemu w ogóle siedzę z prawej strony? Dobra, udało nam się. Ej, nie! O, czy ja wpadłem pod mapę, czy mi się tylko wydaje? Czekajcie. Nie, proszę wysiąść z tego samochodu. To jest znowu ten typek tutaj, który we mnie przedem wjechał, a my sobie chyba zablokowaliśmy. Nie! Wyjdź stąd, bo mi się spali samochód! Ej, ten samochodzik jest naprawdę piękny. Odjedź mi tu stąd. Dobra, on chyba wybuchł troszeczkę. My jedziemy sobie jeszcze dalej. Idzie nam naprawdę coraz lepiej, więc to mi się już zaczyna podobać. Co to teraz jest? Nie, to jest jakaś przepaść na sam dół. No po co ja tędy jechałem? Teraz kupimy sobie może troszkę lepsze samochody za 349 Robuxów i mamy tutaj, na przykład coś takiego. Mogę to kliknąć, halo, to przed chwilą dosłownie kupiłem. Czemu mi to nie działa? No dobra, już jest wszystko w porządku. Musiałem tylko zresetować charakter i mamy naprawdę świetny samochód. Nie wiem, co to było na tej rampie, a musimy przeskoczyć. Dobra, tu przeskakujemy, cyk, i tym razem daliśmy radę. Bo to w sumie dosyć proste, tylko proszę, nie zniszczcie. I wreszcie wróciliśmy na nasz prawidłowy tor, na ten, do którego powinniśmy jechać na samym początku. I teraz tak, jedziemy naprawdę bardzo szybko. Jakim cudem ten przed nami jest taki szybki? Co się dzieje? Nie, ja w niego przywalę, przywalę w niego. O, co się stało teraz? Nie, znowu się pali silnik. Dobra, póki mam nam działa się samochód, to musimy jechać jak najszybciej. No nie, wywaliliśmy się teraz całkiem. Dobra, wysiadam z tego. Idź mi stąd, ty samochodzie, bo on zaraz przypuszczam, że... Co tu się dzieje teraz? Ej, on prawie we mnie troszeczkę przywalił. Ten tak samo jest cały zniszczony. Kolejny samochód. Co to jest? Ej, tych samochodów jest tutaj naprawdę niesamowicie dużo. My sobie weźmiemy może jakiś kolejny. I mamy... coś takie... Czy on mi właśnie wjechał w samochód? Nie, dobra, chyba jest wszystko w porządku. Dobra, jedziemy tym. No, troszkę się może zniszczył, tak leciutko, ale możemy jechać dalej do przodu, więc to jest najważniejsze. Co to tu jest? Dobra, wypad z toru. Ej, nie, bo się wywalę, Tir tu jest! Ooo! Przywaliśmy w niego, ale nie, znowu nam się pali samochód. Dobra, damy radę dojechać do samego końca. Wierzę w to szybko, tak żeby nam się nie spalił ten silnik. Już prawie jesteśmy na samym końcu, musimy teraz dać radę. Dobra, jeszcze tylko musimy... Nie! No i mi się... ja nie wyskoczyłem. Ten samochód sam... Czy on teraz pojechał przez tą rampę i tam wyskoczy? Tak, chyba właśnie tam poleciał z tego, co widzę. A my sobie wrócimy może jeszcze raz. Tak sobie pomyślałem, że możemy spróbować czegoś większego, a nie szybkiego. I w ogóle gdzieś tam przed nami jedzie taki ogromny... Nawet to nie jest samochód. Nie wiem, co to jest. Zaraz to zobaczycie. Tylko musimy sobie go dogonić. Co to teraz było na tej drodze? Dobra, już jest wszystko w porządku. Jeszcze ktoś tam we mnie przywalił po drodze, ale na szczęście nic mi się nie stało. O, on poleciał teraz tym samochodem. Nie wiem, gdzie to jest. To ogromne coś przed nami już sobie gdzieś się pojechało, więc raczej nam się nie uda tego dogonić. Ale póki co, to idzie nam dosyć dobrze. O, goni nas coś. Ej, patrzcie, zaraz w niego. Przywalimy w niego. O, bum! Co się zrobiliśmy? Ej, o nie, bo spadniemy. Stój, stój! O, nie, no i myślałem, że tam wskoczę, spadłem na dół. Właśnie o to mi chodziło. Nie wiem, co to jest, ale jest naprawdę ogromne. I wiecie co? Wydaje mi się, że ja też sobie mogę coś takiego zrespić, bo mam tych samochodów naprawdę dużo. Nie wiem, o, coś takiego, może tu jest takie wielkie? Mamy, jo, co tu się teraz...
rozstał, to jest ciężarówka z dwoma przyczepami, tylko że troszkę nam się popsuła. Jestem w ogóle ciekawy, czy damy radę sobie ją jakoś stąd wyprowadzić. O, i chyba raczej nie damy rady. To coś za nami przed chwilą właśnie wybuchło i tam co chwilę spada tylko jakiś samochód. Co to jest? Aj, nie przejedź mnie. Dobra, wynochami stąd. My zrespiliśmy sobie jeszcze raz tą podwójną ciężarówkę, która jest naprawdę ogromna i zobaczymy, jak tym będzie się jechało. Póki co, to trzeba jakoś rozpędzić, a idzie nam to naprawdę bardzo powoli. To wszystko tam z tyłu wybucha, wy to widzicie? Nie wiem, tam jest milion samochodów dosłownie. Okej, uciekamy stąd. Jakieś Lambo nas goni. Ej, przywalił we mnie. Dobra, my go sobie zaraz dogonimy. Ale już teraz szybko sobie jedziemy, tylko tak, żebym w nic nie przywalił. Okej, nie, tu jest coś teraz na drodze, ominiemy to jakoś. Cyk, musimy sobie to przeskoczyć, udało się. I jedziemy powolutku do przodu, niebo się wywale. O, chyba właśnie jedna naczepa, a druga też tam się odczepiła i wszystko się normalnie rozwaliło, więc bardzo fajna ciężarówka. Dobra, musimy teraz szybko uciekać, bo to, co robimy, jest troszkę niebezpieczne. Cyk, udało nam się przejechać. Mamy ciężarówkę, która w każdej chwili może nam wybuchnąć. Ona tutaj w ogóle jakaś nuklearna. Co on tutaj fikołka jakiegoś zrobił? Ej, prawie nas przywalił, ale my idziemy sobie dalej do przodu, tak żeby nic nas przypadkiem nie powstrzymało. Przeskakuj sobie przez tą rąbę. Jak w ogóle ta ciężarówka szybko jedzie? Korzystam się. Nie, nie wywal się, nie wywal się, stój! No ej, co to teraz jest? Jakieś zielone coś tutaj wleciało właśnie. No z tej ciężarówki wypadnę. No znowu wypadłem. No ten samochód jest po prostu idealny. Ogólnie to mogę sobie właśnie zrespić taki jakiś mega olbrzymi samochodzik. Weź we mnie, nie wjeżdżaj. W sumie to i tak mi nikt nic nie zrobi, bo jestem ogromny. To jest największy samochód, jaki chyba tylko... Znaczy nie, no w sumie był większy, ten żółty, który wcześniej widzieliście. Ale ten jest naprawdę wielki. Troszkę nam się przód zniszczył. I wiem, że wiecie co, teraz serio dojedziemy, bo wcześniej się troszkę bawiłem. Dobra, odjedź mi stąd. Przywaliłem troszkę w niego. Troszkę trudno było mi wjechać, ale na szczęście już daliśmy radę i nic kompletnie nas nie goni, więc wreszcie przekonamy się, co jest tam na samym końcu. I już prawie jesteśmy na miejscu. Widzę tą rampę przed nami i ten samochód wygląda tak dosyć dziwnie, jak jest taki ogromny, ale musimy sobie to przeskoczyć i cyk! Ej, czym powinniśmy wyskoczyć gdzieś tam dalej? Troszkę szybciej chyba jednak musimy lecieć, bo wydaje mi się, że musimy za tą ściankę sobie przeskoczyć, a ten samochód jest zbyt wolny. Z takiego powodu zrespimy sobie najszybszy samochód, jaki tylko mam dostępny i teraz patrzcie, wszystkich ładnie omijam, cyk, tutaj, żeby nikt we mnie przywalił. Nie wiem, czemu tam ta ciężarówka latała, ale to było troszkę dziwne, tu wszędzie są, ile tu rzeczy leży. Dobra, ominę to, jest, udało nam się jeszcze jakiś samochód, nie, no wpadłem w poślizg, nie, no gdzie ja wleciałem. Próba numer dwa i jak na razie idzie po prostu idealnie. Dobra, wszystko ominąłem, jedziemy 320 mil na godzinę. Stój, patrz, dobra, teraz nam się uda, lecimy, cały czas trzymam, nie, no czemu ty się waliłeś? Stój, dobra, powtórka, nie ma opcji, że ja się teraz poddam. Ten samochód sobie gdzieś tam pojechał, ale my sobie możemy zrespić jeszcze jeden, czyli dokładnie ten i rozpędzić się jak najszybciej. Mam nadzieję, że damy radę się rozpędzić tak szybko. 40, 50, 60, dawaj szybciej, no my zbyt wolno jedziemy znowu. 170 tylko, no musimy się rozpędzić jeszcze raz. No teraz tu my wreszcie mamy normalną prędkość, dobra, 220, 230, no musi nam się to teraz udać. Nie ma w ogóle innej możliwości, czemu tu stoi jakiś samochód, nie? Dobra, ja się poddaję, idź mi z tym samochodem, daję sobie z tym dość. Co to w ogóle ma być, czemu tu ktoś stał akurat samochodem? Ale wiecie co, mi się wydaje, że z tamtą ścianką to i tak raczej nic nie ma. Jak tu śmiesznie wygląda, jak są te dwa ogromne tiry obok siebie, tylko że mój strasznie wolno znowu jedzie. Tamten sobie już gdzieś pojechał, a my właśnie przeskakujemy przez rampę i udało nam się. No nie, no drugi tir w nas jechał. Ty nobie, co ty teraz robisz? Ej, są trzy tiry w tym momencie. Ale patrzcie to, my dalej jedziemy, możemy sobie cały czas jechać, nic się nie dzieje, bo ja w ogóle prowadzę tego tira, nie wiem w sumie, co tu się dzieje, ale idziemy sobie nim do przodu, może chociaż tym tirem uda nam się gdzieś konkretnie przejechać. Co się stało z tym samochodem? Ale fikołka zrobi śmiesznego. Nie, nie wywal się, nie ma opcji, no nie wywalaj się. Dobra, ja mam już dość w ogóle tego, mogę stąd wyjść? Zostaw mnie, tu jeszcze jakiś samochód jedzie. Chyba już się jeszcze nigdzie jednak nie pojedzie. Troszkę się pali nawet, więc słuchajcie, i tak udało nam się dojechać do samego końca, więc za to zostawcie łapkę w górę i oczywiście subskrypcję z dzwoneczkiem. Jeżeli chcecie więcej odcinków z tej gierki, no szkoda, że nie walił, śmiesznie było, to możecie mi napisać w komentarzu, czy wam się podobało, a ja w tym momencie skaczę na dół i do kolejnego odcinka. Narka wszystkim!